Boże, dobrego dnia, dzień dobry, sława Jezusu Chrystu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest to taki moment, że właściwie staje przynajmniej nam, pracownikom fundacji, no przed oczami cała droga do otwarcia fundacji, założenie jej, no i 20-letnia praca. U fundamentu fundacji leży nagroda Jana Pawła II, 30 września. W ubiegłym roku odznaczaliśmy 20-lecie działalności fundacji. Był ksiądz kardynał Dziwisz, ksiądz kardynał Macharski, ksiądz arcybiskup Martyniak. Pomiluj, Ospoli, 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 pomiluj. Zaczęliśmy modlitwą, na którą te ikony czekały ponad 60 lat. Te ikony, część, czy tamte z Cewkowa, nie słyszały ponad 60 lat modlitwy po tych tragicznych wydarzeniach powojennych. Początki tej wioski sięgają roku 1564. Na początku nazywano to wioskę Chorajcem, dzisiaj Gorajcem. W 1630 roku liczyła 58 domów, a pod koniec XVIII wieku już w niej mieszkało 370 Ukraińców, 90 Polaków, 10 Żydów. A w końcu XVIII wieku 800 Ukraińców, a tylko 50 Polaków. Wieś była zapleczem właśnie dla innych Ukraińców. No, o złych rzeczach nie będę mówił, źle się tam działy właśnie te sprawy. W każdym razie po wojnie mocą akcji Wisła zostali stamtąd wysiedleni. Część pojechała na zachód, województwo wrocławskie, a część wyjechała na wschód, za Bóg. I została tam właśnie cerkiew pusta. Mieszkało tam może 20-30 rodzin. No, z czasem ta wieś się wyludnia, także dzisiaj mieszka około 30 osób tylko. No, korzystają jeszcze z niej następne mieszkańcy, następne wioski i obserwujemy, że zaczyna jakby na nowo ożywać. Odnośnie samej cerkwi czas ją zniszczył i została odbudowana. Kiedy ja tam szedłem 16 lat temu, to właśnie kończono wtedy odbudowę samej cerkwi i w 1994 roku przekazałem ten ikonostas fundacji. Pokolenia chrześcijan, greokatolików modliły się, posłały swoje najskrytsze, najważniejsze intencje, prośby, zanosiły przed te ikony, więc one są omodlone ze wszystkich stron i były na nowo niszczone przez ten system totalitarny, komunistyczny. Praca moja w fundacji zaczęła się przypadkowo. Zaczęła się od momentu, kiedy z doktorem Mokrym, prezesem fundacji, pojechaliśmy w objazd w teren Przemyski. Tam natrafiliśmy na jedną z cerkwi, bardzo w fatalnym stanie, opuszczoną, i stamtąd przewieźliśmy część ikonostasu. No i tutaj zaczęliśmy tą konserwację. Oprócz tego jeszcze przywiozłyśmy też z Cewkowa cztery ikony, którymi były zabite okna w kopule cerkwi. Z tych ikon jedna jest bardzo cenna, Chrystus Pantokrator, bo to jest koniec XVI wieku. Przywiozłyśmy jeszcze jeden ikonostas.
z Gorajca. Gorajec to jest też z tych okolic, wioseczka maleńka w tej chwili, zupełnie na uboczu, tam gdzie nawet autobus nie dochodzi. No ja i Agata Mamoń asystowałyśmy przy rozbiórce tego ikonostasu, no a potem przywiozłyśmy go tu. No i stan jego jest no straszny, fatalny, ale zachowany jest no w całości, także no prace potrwają no nie wiadomo ile, no kilka lat na pewno. Bardzo dziękuję panu profesorowi i całym zespołowi tutaj, który pracował przez te 16 lat nad tym ikonostasem. No, trzeba by było właśnie dużej cierpliwości, bo brakowało funduszów. Każdego roku trzeba było tam gdzieś te fundusze zdobywać, no ale udało się. Połowę tych funduszów to właśnie przekazała Fundacja i za to dziękujemy bardzo. Cieszymy się, że ten ikonostas wróci. On nie wrócił do swoich wiernych, ale wróci do miejsca swojego powstania. Ja mam nadzieję, że dalej to będzie to, co widać na tej ikonie. Pod pokrowem, pod płaszczem opiekunki Boga Rodzicy modli się na kolana Sobieski z Marysieńką z Ukraińcami. To jest ta perspektywa. Mi się wydaje, że to do tego dojdzie, że ludzie będą się po prostu modlić do wspólnej Matki Boskiej. I nie będą sobie wydzierać polskości we Lwowie, ukraińskości w Przemyślu, nie będą musieli, czy w Gorajcu, czy w Cieszynie, czy gdziekolwiek. I to jest dopiero będzie to prawdziwe wspólne dziedzictwo, bo u fundamentów tego dziedzictwa jest miłość. Świętej Boże, Świętej Krypty, Świętej Bezsmertnej, pomyłuj nas. Świętej Boże, Świętej Krypty, Świętej Bezsmertnej, pomyłuj nas. Świętej Boże, Świętej Krypty, Świętej Bezsmertnej, pomyłuj nas. Sława Ojcu i Synu i Światłemu Duchowi, i nyni powszechczas i na wieki wieki. Amin. Oświatuj te ikony z okropleniem tej świeczennej wody na cześć i sławę wielkiego Boga i Spasa naszego Jezusa Chrystusa, pamięć świętych Jego w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amin. Preczystemu obrazu Twojemu pokłanie się błagaj. Prosiacie proszenia pro grzechy nasze Chryste Boże, bo wolę Bogu jest podjeżdżaj Ty na krest, szopi zbawy Ty tych wszech stworzy Ty jest widne woli Bożoj. Tomu błogodarstwem no płyczem o Tobi, bo Ty radziście nas powrót ze spasa nasz Chryszowcy spastyski. Pobłogosław te obrazy, te ikony. Spraw, abyśmy nie tylko wzywali ich wstawiennictwa, ale także naśladowali, aby w ten sposób stali się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Użyj nam, Panie, za pośrednictwem świętych Twoich pomocy i obrony. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W czasie II wojny światowej Podkarpacie utraciło 10 cerkwi, a pomiędzy 1945 a 1947 rokiem 350 cerkwi przepadło z 655. To są bolesne liczby, ale prawda jest właśnie taka bolesna. Z tych 350, 3/4, czyli 260, to były cerkwie drewniane. Czyli te, które jak przepadną, już się w zasadzie ich nie ma. Bo tu trzeba ratować szybko. Tu się nie odbuduje. Nie odbuduje się już tego samego. Bo autentyk przepadnie raz na zawsze. Wypisaliśmy do wszystkich włodarzy
na całym terenie Podkarpacia, aby jednak objąć ścisłym rejestrem przede wszystkim cerkwiska. To trzeba go włączyć chociaż do ścieżek turystycznych, jako miejsce, które będzie można spokojnie odwiedzić, do którego zaprowadzi jakaś droga. Mamy wyposażenie, które zostało uratowane dzięki miłośnikom, takim jak fundacja, dzięki stowarzyszeniom, dzięki składnicom, które kiedyś powstały przed laty w Łańcucie. I całym szczęściem, że one powstały jako składnice. Dlaczego? Bo ikonostasy, ikony, które tam trafiły, są depozytem konserwatora. Jeśli jest obiekt gotowy, odnowiony, odremontowany, zabezpieczony, to konserwator jedną decyzją ma prawo przywrócić swój depozyt do miejsca przeznaczenia. Bo zabytek powie prawdę tylko tam, jak jest na miejscu. Trzeba podkreślić ten fakt, że do cerkwi ikony wracają, także nie żeby tylko być właśnie zabytkiem, ale także być przedmiotem modlitwy naszej i pomagać w modlitwie i Polakom, i Ukraińcom. Jeśli chodzi o stosunki między Polakami a Ukraińcami, teraz te stosunki na nowo odżywają, na nowo ta zgoda, przyjaźń, więc owszem, przyjeżdżają Ukraińcy tam na groby swoich krewnych i tam modlą się również, odprawiana jest tam msza święta i inne nabożeństwa, także nie ma problemu. My cały czas pracujemy nad tym, żeby właśnie tak jak kiedyś równo współżyły różne narody w Rzeczpospolitej. Przykładem takim, myślę, dobitnym jest miasto Lubaczów, kiedy patrzymy na dane przedwojenne i w Radzie Miasta Lubaczowa zasiadało 8 Polaków, 8 Ukraińców i 8 Żydów. Czyli na 24 radnych reprezentowany był każdy naród. To naprawdę te dwa narody, polski i ukraiński, mogą być dumne z tej mozaiki i z tej wielości kulturowej. Ukłon też strona naszego pana burmistrza, bo dzięki jego inicjatywie wiele rzeczy tam zostało zrobionych i doprowadzona taka droga, czyli elegancka, można łatwo dojechać do cerkiewki. Także to też jest plus, żeby można było tam ją odwiedzać. Coraz więcej turystów jadąc główną trasą skręca do Gorajca, żeby właśnie odwiedzić tą zabytkową cerkiewkę. A jeżeli teraz będzie jeszcze ikonostas, to na pewno będzie tych turystów więcej. Stanowisko mieszkańców Gorajca było, żeby ten ikonostas powrócił. I nie było spotkań, nie było zebrań, gdzie by nie było ciągłe pytanie, kiedy do nas to powróci. Ten ikonostas był zawsze z nimi i tego oczekiwali. Dlatego bardzo serdecznie chcę podziękować fundacji, panu wojewodzie, panie konserwator, bo tu się mówi o 2 latach, ale trwał ten bój faktycznie bardzo długo o to, żeby powrócił ten ikonostas i bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Дай Бог, щоб це служило людям і служило Господу Богу. І щоб ті, хто приїжджають на могили до Горайця, могли підійти в ту церкву і подивитися, де кого хрестили, і згадати, де хто одружився, а де хто просто-напросто сповідався в тій церкві. Дякую з серця і... Po ukraińsku to się mówi najkrócej życzenie. Takiego zdrowia tu, żeby zasłużyć na zbawienie tam. Co otwory Gospody, mnoha ja i blaha ja lipa.